Kielce, róg dzisiejszej ulicy Sienkiewicza i Małej. To tu od 1905 roku działa cukiernia założona przez państwa smoleńskich, gdzie co niedzielę, każdego tygodnia spotykają się bohaterowie naszej opowieści. Jan Nożyczkowski, powstaniec styczniowy, Alojzy Tolibowski, redaktor lokalnej gazety, profesor kieleckiego gimnazjum Alfred Politkowski i Leokadia Obertyńska, wdowa po polskim oficerze, przez przyjaciół zwana baronową. No, muszę przyznać, że bardzo dobra ta herbata. Nasza cukiernia się rozwija, bo kawę też mają bardzo, bardzo dobrą. No tak, to z brazylijskich upraw. Wyjątkowy smak i aromat. A jeszcze do niedawna nikt w Kielcach nie słyszał o kawie. A ja mam ochotę napić się bimbru. Ależ panie Janie, w miejscu publicznym? No, naleję do szklaneczki i nikt się nie pozna. Bimberek pędzony na starym kompocie ze śliwek, pani baronowo. Czyli to był kompot na trudne czasy. Zgadza się. Ten kompot robiła mojej świętej pamięci babcia w powstaniu styczniowym. O, taka starość. To może i ja spróbuję? Wygląda na to, że wszyscy się napijemy. No, lej pan do pełna. Ale co to za okazja? Każda jest dobra, ale dzisiaj wypijemy za to, co się dzieje na Śląsku. No tak, przecież tam trwa powstanie. Zdaje się, że już po powstaniu. O jego upadku donoszą Polska Agencja Telegraficzna i korespondenci pism warszawskich. No, proszę. Niemcy wyparli powstańców z Górnego Śląska i opanowali wszystkie utracone miejscowości. Obecnie okopują się na linii granicznej. Ludność polska na Górnym Śląsku pogrążona jest w rozpaczy. Niemcy aresztują wszystkich mężczyzn od 18 do 35 lat i znęcają się nad nimi w sposób okrutny. Słyszałam, że w Modrzejowie Niemcy zastrzelili 13 osób. Podobno strzelają do kobiet i dzieci. No ale przecież sami państwo wiecie, że no nie możemy się teraz angażować w kolejny konflikt. Kiedy skończymy z bolszewikami, to zrobimy na Śląsku porządek. O, tymczasem w mieście organizowane są wiece poparcia dla Ślązaków. Panowie, ja wczoraj uczestniczyłam w kweście na rzecz uchodźców z Górnego Śląska. Podobno udało się zebrać 1000 koron. O, krótca fuks. Tak, trzeba im pomóc. Dać wikt, opierunek i na wschód prać bolszewików. Tak jest, trzeba prać bolszewików. Za zdrowie naszych żołnierzy. No. Za zdrowie. Za zdrowie. Za zdrowie. Z Warszawy donoszą, że wojska polskie operujące na froncie litewsko-białoruskim po zaciętej walce z armią bolszewicką i najbitniejszymi jej oddziałami złożonymi z najemników łotewskich i chińskich zdobyły Mińsk. Redaktorze, w Mińsku to nasi żołnierze byli na początku sierpnia, jeszcze przed powstaniem śląskim. Ale dopiero teraz piszą, że przejęto kontrolę nad liniami kolejowymi w okolicach Mińska i wzięto do niewoli 500 jeńców. Tak, wiemy. Zdobyto 8 parowozów, 90 wagonów, no i magazyny, których jeszcze ta sfocz nie zdążyła obrabować. Panowie, wiadomość z ostatniej chwili. Pobiliśmy bolszewików pod Bobrujskiem. No! Brawo! Słuchajcie. Atak na Bobrujsk popierany był skutecznie przez oddziały czołgów po raz pierwszy użytych w naszej armii. Zdobycz nasza na froncie litewsko-białoruskim wynosi 50 oficerów, 8700 żołnierzy, 24 parowozy, 485 wagonów, 2 pociągi pancerne, 2 samochody pancerne i ogromną ilość karabinów ręcznych i amunicji. No to wypijmy za to. Niech żyją nasi dzielni żołnierze! Niech żyją żołnierze! No.
panie Janie, ale proszę ciszej, bo nas z lokalu wyproszą. Nas? Nas wyproszą z lokalu? Kto się odważy, weterana z 63 roku? Kto? No i przestraszył pan gości. Ale przecież ja tylko żartowałem. Szanowni państwo, przepraszam wszystkich. A ja słyszałem, że ma pan być przedstawiony do odznaczenia. Jakiego odznaczenia? Pierwsze słyszę. Virtuti militari. O kruca fuchs. Virtuti militari? Ale dlaczego? No, chodzi o to, że 1 sierpnia Sejm wskrzesił order ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, nadając mu nazwę orderu wojskowego Virtuti Militari jako nagrodę za wybitne męstwo i odwagę. Męstwo i odwagę, powiadasz pan. No, to teraz wszyscy będą mnie traktować jak jakąś świętą krowę. Medale, odznaczenia, te rzeczy. Ale takich weteranów jak ja, kochani, jest jeszcze z kilka tysięcy. Każdemu należy się medal. No, tu na tej sali wszyscy wiedzą, jakich bohaterskich czynów pan dokonał. Nie, no, bez przesady, bez przesady. Jak mi naprawdę dadzą ten order, to pogadamy. Ja jednak chciałam zaznaczyć, że Sejm tą samą ustawą uznał za polskie barwy kolory biały i czerwony. A tu piszą w gazecie, że jakiś agitator socjalistyczny nie chciał zdjąć czapki podczas hymnu narodowego. A doktor Włodzimierz Buszkowski zauważa, że to nie jest tylko chamstwo, to profanacja tych najświętszych uczuć, które na dźwięk hymnu narodowego wywołują żywsze serca bicie i łzy w oczach nie tylko ludzi młodych, ale i starców. Bo nie wolno naigrawać się z tego, co świętem jest dla każdego z nas. Cholerny prowokator, kruca fuz, wyrodek! Może w duszy dźwięczą mu inne hymny narodowe? Powinien wylądować w ciupie. Ale ja mam tu inny interesujący artykuł, również z naszego podwórka, o intrygującym tytule Przełom. No i znowu te gazety, ale czytaj pan, czytaj, bo widzę, że musisz. Coraz częstsze pozbywanie się domów i majątków przez Polaków w ręce żydowskie wywoływać zaczyna odruchową jeszcze, lecz bardzo silną i poważną reakcję ze strony społeczeństwa polskiego. Klepsydry piętnujące w sposób nader dotkliwy sprzedawczyka ziemi ojczystej Józefa Sierpińskiego, które ukazały się w Kielcach ubiegłej niedzieli, zostały z entuzjazmem przez ludność przyjęte, co jest znamiennym tej reakcji objawem. A to dziwne? Przecież przed wojną przejście na przykład domu w Kielcach czy majątku ziemskiego w ręce żydowskie nie tylko nie budziło sprzeciwu ze strony polskiej, lecz przechodziło zupełnie bez wrażenia. No to w czym tkwi przyczyna tego przełomu w umysłach polskich? No jak to w czym? Gadają oczywiście, że w polityce żydowskiej i w stosunku Żydów do Polski. A może zajęlibyśmy się sprawami dotyczącymi naszego miasta, a nie jakimiś plotkami. Z całym szacunkiem, ale nie bardzo mnie interesuje, czy jakiś Żyd kupił od kogoś dom. A co droga pani ma na myśli? No na przykład to, że na ulicach miasta pojawia się coraz więcej samochodów ciężarowych i niszczą bruki i chodniki. O tak, 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 ma pani rację. Ostatnio mało mnie taki jeden wariat nie rozjechał. Pędził, słuchajcie, chodnikiem prosto na mnie. Nie no, to skandal. I gdybym nie odskoczył, to wąchałbym dziś kwiatki na cmentarzu. Dzięki Bogu, że pan jest jeszcze taki sprawny. Dziękuję. Dziękuję, baronowo. Dziękuję. O mojej sprawności dowiedział się kierowca tej piekielnej maszyny. No ale jak się dowiedział? Jak? Poszedłem za tym automobilem, a ten zatrzymał się na placu przed katedrą. Kierowca, niczego się nie spodziewając,
wyszedł z kabiny. Nie może być. A ja złapałem łobuza i dałem mu tęgiego kopniaka w dół w 4 litery. Chłopak leciał ze 3 metry i wyłożył się pod samymi schodami katedry. Gdybym pana nie znał, uznałbym, że to jakieś bajki. Nie macie pojęcia, jak się zdziwił, kiedy zobaczył, że to ten sam dziadek, którego wcześniej o mało nie rozjechał. No, a tak swoją drogą to właśnie tam, przed katedrą i wokół klombu przy pałacu biskupim, samochody ciężarowe zupełnie zniszczyły chodnik. Powinniśmy zadbać o miasto. Tym bardziej, że Komitet Doraźnej Pomocy dla Śląska otrzymał wczoraj telegraficzną wiadomość, że do Kielc wysłano 100 uchodźców ze Śląska. Tak, tak, ma pani rację. Im jest potrzebna doraźna pomoc. Przecież oni nie przyjadą tutaj rozprawiać nad stanem naszych ulic, nie? Panie Janie, ja o tym doskonale wiem. I dlatego wraz ze Związkiem Niewiast Katolickich postanowiłam zająć się przygotowaniem strawy dla naszych gości. Byłem wczoraj u prezydenta miasta i przysłuchiwałem się na radzie, na której zajmowano się sprawą rozmieszczenia uchodźców. No i co ustalono? Postanowiono ich umieścić w lokalu Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan przy ulicy Leonarda, w lokalu Sokoła oraz lokalu Narodowego Związku Robotniczego i Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. A ja proponuję wypić jeszcze za szczęśliwy pobyt naszych gości w Kielcach. Panie Janie, chowaj to, bo chyba sama pani Smoleńska idzie w naszym kierunku. Ojej, to tak. Już to chowam, pochowajmy to wszystko. Pod stół, chodź. Tylko żeby nie potrącić. Wysłuchali państwo słuchowiska Radia Kielce w czasach bolszewickiej zarazy. Scenariusz, reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Konsultacja historyczna dr Marek Maciągowski. Wystąpili Jan Nowicki, Teresa Bielińska, Mirosław Bieliński, Andrzej Cempura oraz Andrzej Plata.